Cześć wszystkim. Nagrywam teraz krótki haul kosmetyczny. Kosmetyki, które ostatnio kupiłam przez internet od Darmar Sklep. Tak się chyba nazywają. Od jakiegoś randomowego sprzedawcy. Nie wiem dokładnie kogo, ale były dobre ceny henny. Oraz z Biedronki na promocji. Nie przedłużając, przechodzę już od razu do rzeczy. Jakby ktoś był ciekawy, to na sobie mam sukienkę z ostatniego haulu z H&M-u. Która jest na wzór Diora w taki print niebieskiej dżunglołączki. Więc zapraszam, podlinkuję ten filmik u góry. Możecie mi od razu dać łapkę i zasubskrybować. Ok, przechodzę. Może pierwsze produkty z Biedronki tak na szybko. Szampon i odżywka w bardzo dobrej cenie za 15,99 chyba, więc niecałe 16 zł, a taka sama odżywka w sprayu kosztuje 12. Jest to taka linia, która jest do włosów zniszczonych. Ma wzmacniać odporność i blask. Więc do moich suchych, wysokoporowatych włosów przyda się jak znalazł. Więc to fajne, bardzo zaoszczędziłam, myślę, połowę ceny tej drugiej rzeczy. Kolejną rzeczą, tak na szybko, skoro już idziemy po tym do włosów, jest zapas henny. Tu sobie już włożyłam do takiego woreczka. Kupiłam 10 sztuk po 4,31 bodajże, albo po 4, zaraz zobaczę, bo to akurat na Allegro mam tu telefon. Od razu kupuję 10, bo wtedy mam przesyłkę w usłudze Smart, czyli za minimum 40 zł robię zakupy. Za henne zapłaciłam 43,10 za 10 sztuk, czyli 4,31 za jedną taką saszetkę. Na moje włosy mniej więcej do długości talii one są, tylko takie cienkie dość, to zużywam dwie na jeden raz. Więc 10 przez pół, no to na 5 razy mniej więcej będzie, czyli tak co miesiąc, czyli no na 5 miesięcy do pół roku. Kolejną rzeczą są perfumy. Nawet chyba taki planuję dać tytuł, bo to jest naprawdę odkrycie moje. Nie wiem, czy kojarzycie perfumy Dolce & Gabbana Light Blue, taki fajny, cytrusowy, letni zapach i to właśnie jest odwzorowanie tego zapachu według mnie. Taka coś a la podróbka. Zapach na wzór z firmy FM. Już trochę go użyłam, bo chyba 2 dni się pryskałam. Jest dość trwały, jak na taką a la podróbkę. Jest to numer 33 z tej serii Pure. Więc naprawdę polecam. Dobre odwzorowanie, a różnych próbowałam i niestety nie każdy w ogóle przypominają. Tak jak Armani Light Blue chyba, kiedyś, znaczy Armani Aqua di Gioia, coś tam różnych próbowałam. I nie odpowiadają mi, natomiast tutaj jest FM-u 33 Dolce & Gabbana Light Blue w świetnej cenie, bo już Wam mówię, ile zapłaciłam. Do tego sobie jeszcze wzięłam z Avonu Celebre, żeby mieć darmową przesyłkę. Natomiast za same te perfumy zapłaciłam 25,90, tylko to jest 50 ml i naprawdę są w miarę trwałe. A Celebre to taki jest oldschoolowy, z czasów mojego bycia nastoletniego życia, zapach. Jest nietrwały, bo 2 razy się psikałam już w tym tygodniu i już tyle zużyłam. 17,99 tylko kosztowały, więc wyszło mi razem 43,89. Przesyłkę miałam w usłudze Smart, czyli tą a la darmową. No, ten zapach przypomina mi trochę dzieciństwo, ale nie jest mega trwały. Taki lekki, kwiatowy. No nie jak Storczyk, bo Storczyk akurat ten mój piękny nie pachnie. Imieninowy, ale naprawdę też można sobie, tak wiecie, jako taki tani psikacz użyć. I ostatnią partią są już zakupy z Darmar Sklep. Zazwyczaj robię ze Zebry, ale akurat tutaj mi się chyba bardziej opłacało, w sensie, że dużo tańszy był ten jedwab, czy dużo tańszy, może 2 złote. I jakoś, nie wiem, błyszczyk się trafił tanio też, więc kupiłam akurat wymiennie. Kupuję raz od Ezebry, raz robię w Rossmanie, raz w Darmar Sklep, z którym współpracuje kilka youtuberek, także no mi jest to obojętne, byleby ceny były to dobre. Tutaj z Green Farmacji mogę Wam polecić jedwab na łamliwe końcówki. Zmienili trochę opakowanie, jest tutaj taki przykręcony dziubek, dawno była taka skówka. No, 2-3 pompki wystarczą i naprawdę idzie włosy rozczesać. No i nie ma efektu przetłuszczenia jak przy niektórych olejach. To jest zresztą jedwab, który ma podobne właściwości do oleju. Zapłaciłam za niego coś koło 7,50. Już zaraz przejdę do tych zakupów. Tak, 7,45. Następną rzeczą tego sprzedawcy jest fajny błyszczyk, który dzisiaj
mam na ustach. Jest taki lekko transparentny, piszę na nim, że nie skleja ust. No i faktycznie nie ma takiego lekkiego uczucia. Z firmy Revlon w takim fioletowo-różowym kolorze. Odcień to jest 225 Berry Allure. Kosztował tylko 4,99, więc naprawdę w przyrównaniu do drogerii typu Rossmann to jest spoko cena, bo tam by kosztował ze dwie dyszki. Więc fajnie. Potem kupiłam sobie mój podkład Revlon. To jest do cery tłustej i mieszanej. Odcień 180, taki głównie używam na lato, kiedy się opalę. Więc polecam. No i też był dużo tańszy niż w Rossmanie na przykład, bo za 23,99. Zapas jeszcze kupiłam sobie tutaj mojego korektora. To jest akurat ten jaśniejszy 0,10, ale też używam 0,20 w zależności od tego, czy tutaj w strefie, gdzie używam bronzera, czy gdzieś bliżej środka twarzy, wtedy ten jaśniejszy odcień. No ale lubię mieć dwa w każdym razie w domu i to firma Catrice jest za 10,99. Naprawdę spoko cena i dobra wydajność. Dodatkowo świetne krycie. Natomiast nie nadaje się pod oczy. Tak krótko mówię hasłami, bo nie chcę długiego tego holu robić, żeby nie zanudzać. No i ostatnią rzeczą jest za 10,99 sprawdzony przeze mnie, już używany od wielu lat rimmel Stay Matte. Przyszedł bez gąbeczki. Natomiast, no nie wiem, może tak jest teraz produkowany. Ja gąbeczkę mam zapasową, więc nie narzekam. Ogólnie zakupy zrobiłam naprawdę bardzo tanio. Nie kupowałam jakichś wyszczałowych rzeczy nowych, no oprócz tego błyszczyka, ale za 5 zł, a tak chciałam czegoś nowego na lato spróbować, to myślę, że był dobry pomysł. No i to tyle. Tanio, niedrogo i w miarę dobrej jakości. Takie staram się robić zakupy. Proszę Was o lajka oraz o suba, bo bardzo lubię nagrywać dla Was firmy, a to by mnie na pewno fajnie zmotywowało. Trzymajcie się ciepło, pa!